Zdrowia. Zachodni socjalizm, czyli tak zwana demokracja liberalna, spowalnia, no i idzie w kierunku w zasadzie schyłku. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego oni się bronią jak tylko mogą? Dlaczego to się wszystko dzieje? No, można powiedzieć, jest takie pismo już 30 lat wydawane, żurnal o demokracji. Taka publikacja, poważna organizacja. No i oni tam piszą najróżniejsze, mają kontrybucje od ludzi z całego świata, od ekspertów z najróżniejszych krajów. No i tam wspominają właśnie, że największy taki skok, czy takie no, maksimum osiągania demokracji na świecie to był rok 2005. No i później już te niektóre reżimowe państwa czy rządy stały się jeszcze bardziej reżimowe, usuwały coraz więcej jakieś pozostałości demokratyczne, liberalne demokracje stawały się mniej demokratyczne, samowładcze partie zaczęły się dogadywać. No, można to widać na przykładzie Polski, powiedzmy, kiedy jest banda czworga, jak to nazywają. No ale to są te pomagdalenkowe czerwone świnie, no tyle tylko, że można powiedzieć, że PiS jest bardziej na prawo niż było PO, czy wszyscy ci inni komitety obrony demokracji. No ale fakt jest faktem, że w Magdalence wyrolowali ten hardkorowy opozycję, Kiszczaki i te inne dopuścili do okrągłego, połamanego, kanciastego stołu swoich ludzi. No i mamy to, co mamy. Na dzień dzisiejszy ludzie, którzy chcą głosować Bóg, honor i ojczyzna, no to Konfederacja jest pomijana. Także to jest, nawet na dzień dzisiejszy jest ustawka takich samowładczych partii. Te samowładcze partie, one po prostu się wymieniają ludźmi. Nawet jak się popatrzy się na tych ludzi, no to jedni przechodzą do drugich, drudzy do pierwszych. Ciągle te same mordy, łącznie z PZPR-em. Ruscy osiągnęli nieprawdopodobną rzecz, no bo Ruscy przede wszystkim no to częściowo tam wpływali na wiele rzeczy politycznych, starali się też wpływać na politykę amerykańską. No, Trump nie miał nic z tym wspólnego, to wszystko było oszukane, no ale Putin przekonał swoich obywateli, tych byłych sowieciarzy, że najlepszym rozwiązaniem no to jest taki konserwatywny jednostka, taki car, taki król, no i on w zasadzie ich przekonał, także pośrednio to troszeczkę tam finansowo ich uspokoił, no ale przekonał Rosjan, że oni potrzebują być trzymani za mordy, no i dostawać ten chleb. No jest to dosyć przykre. Najgorsze jest to, że w tych liberalnych demokracjach oni w zasadzie zaczynają likwidować demokrację. W Ameryce na przykład jest, w Kalifornii w latach 60. Uniwersytet Berkeley, no to był wtedy, kiedy Ameryka była taka bardzo konserwatywna, Kalifornia była konserwatywna, stamtąd wyszedł w sumie Ronald Reagan. No to wszyscy socjaliści, komuniści, te dzieci, kwiaty i tak dalej, no to byli bardzo za wolnością wypowiedzi, byli za dopuszczaniem wszystkich do rozmowy. No a dzisiaj, kiedy socjaliści osiągnęli w zasadzie większość w Kalifornii, opodatkowywują swój stan do nieprawdopodobnych poziomów, ludzie uciekają na potęgę, ściągają ludzi nieproduktywnych z Meksyku i z całego świata, tam srają na ulicach w San Francisco i tak dalej, no ale to oni się przerodzili w najbardziej nietolerancyjnych ludzi, bo jeszcze 50 co lat temu to było takie powiedzenie, no, że w zasadzie to mogę się nie zgadzać z swoimi opiniami, ale dam się zabić za to, kiedy będę bronił twoich opinii. Także chodziło o dialog, chodziło o jakoś zrozumienie przeciwnika politycznego, o to, żeby wytłumaczyć drugiej stronie, co ta strona myśli. Teraz już nie ma czegoś takiego. Dzisiaj to wszyscy oglądają te Facebooki, najróżniejsze inne media społecznościowe, no i każdy się wchodzi w jakiś taki komorę dźwięku i krzyczą sobie do siebie nawzajem i przekonują o słuszności swojego zdania. I nie ma tej wymiany. Uniwersytety powstawały po to, żeby ludzie właśnie się nie zabijali ze względów światopoglądowych, a teraz uniwersytety po prostu ich rozdzielają i nie pozwalają na rozmowy, a bez rozmów, bez dialogów nie ma w zasadzie no nic dobrego nie wyjdzie. No i kto jest winien? Kto jest winien? No można powiedzieć, wszyscy są winni, tak? Wszyscy są winni od społeczeństwa poprzez instytucje, poprzez sądy. Kiedy powstała Solidarność, kiedy upadł mur berliński, kiedy upadł Soviet Union, ZSRR, no to Polacy my wiemy, tak, cały ten okrągły stół, no to była jedna wielka ustawka, ludzie patrzyli na Zachód jako na jakiś taki cud ekonomiczno-polityczny, no i to było do pewnego stopnia lepsze, no bo jednak ten wolny rynek działał, tam polityka działała, były demokracje, ludzie głosowali na tych, których chcieli. Porównując do Polski, kiedy była jedna partia, puste półki i duże restrykcje, szczególnie dojeżdżenia, no to ludziom podobało się ten zachodni liberalizm, kapitalizm, można powiedzieć. No ale w Polskę wyrolowali, najpierw nie pozwolili Solidarności zadziałać, później wsadzili Bolka, później zrobili stan wojenny, no i później parę lat mieli na to, żeby przyszykować się do tego szabru w Magdalence, rozdzielili pomiędzy sobą wszystko, co tylko mogli. W Czechosłowacji zabronili politykom brać udział, no, a w Polsce te same mordy przeszły po prostu, sprywatyzowały się i tak dalej, i tak dalej. Rzeczypospolite i te inne wyborcze, nie tak urbany, nieurbany. Oni po prostu zrobili ciężką kasę na tym. Ale w tym czasie właśnie wszyscy myśleli, że ta ekonomia socjalistyczna polska, rumuńska, bułgarska, ZSRR nie ma sensu, że ten socjalizm taki typu bloku wschodniego nie ma szans. No i że Zachód, ten liberalny Zachód jest odpowiedzią. No, ludzie liczyli na to, że powiedzmy wszystkie te gospodarka, jak się zacznie podnosić gospodarka, to z tymi ludźmi ludzie zaczną zarabiać, wykształci się jakaś taka klasa średnia, no i doprowadzi to powiedzmy do liberalizacji ogólna. No Ameryka ciągle używa i będzie używać tych swoich wpływów ekonomicznych i czasami militarnych na Bliskim Wschodzie, czy gdzieś gdziekolwiek na świecie, no bo to chodzi o powiedzmy interesy, no ale to nic złego w tym nie jest, dopóki są jakieś tam wspólne interesy. No i co się stało? No stało się to, że w 2000 latach był kryzys ekonomiczny. No, kryzys ekonomiczny był taki, że w zasadzie wszystko rosło, akcje rosły, ceny, ludzie zarabiali, no i w pewnym momencie wszystko pękło. Jak to pękło, no to wszyscy byli niezadowoleni, bo kapitalizm powiedzmy ma to do siebie, że że ma górki i dołki, a socjalizm mówi, że po prostu lepiej jeść ciągle chleb z kaszanką, niż czasami jeść szynkę i kawior, a czasami suchy chleb. Także socjalizm on zawsze wyśrednia, wypośrednia, nie ma tych skoków, no ale bez tych zmian, bez tych takich szarpań do góry i do dołu, no to postępu się nie robi. Postęp to jest wtedy, kiedy są jakieś takie spore zmiany i to wszystko lata od jednej do drugiej strony. No ale cała ta gospodarka upadła, no i ludzie troszeczkę przestali wierzyć, powiedzmy, w ten taki kapitalistyczny świat, no ale to był bardziej taki dziki świat. I w tym samym czasie też problem jest taki, że ludzie zaczęli tłumaczyć sobie, czy tam eksperci zaczęli tłumaczyć, że tam nie ma co produkować taniego badziewia, tylko że wszystko jest, gospodarka ma być informacyjna, serwisowa, obsługowa, tego rodzaju, no a produkcja to tanio zrobią nam Chińczycy. No i Chińczycy robili badziewie 5-6-palciaste, laleczki do McDonald'sa, jakieś trampki różne, lewy i prawy, no a na dzień dzisiejszy produkują półprzewodniki, produkują samochody elektryczne, co mogli to ukradli, co mogli to skopiowali. Część ludzi powysyłali do Ameryki, żeby się nauczyli, część tam inżynierów wykształcili, także to wszystko jakoś tam im dobrze idzie. No i zaczęły się w sumie problemy, bo lewica bardziej się skoncentrowała na wykształconych ludziach w miastach, a nie na ludziach z całego kraju, no bo jak produkcja zginęła, rolnictwo zaczęło upadać, najróżniejsze małe rzeczy w małych, w takich peryferyjnych czy prowincjonalnych miastach i miasteczkach, no to tam po prostu zapomnieli o nich. No i teraz cała ta lewacka polityka skoncentrowała się na tych japis, na tych młodych, wykształconych, lewackich, bardzo często zboczonych ideach i zapomnieli o narodzie, zapomnieli o tym normalnym człowieku, dla którego ważny jest Bóg, honor i ojczyzna, no i skoncentrowali się na egzotycznych najróżniejszych ideach. Także farmerzy, robotnicy czy górnicy, no to nie mieli żadnego znaczenia już dla partii tych tak zwanych lewicowych, socjalistycznych. No i ludzie zaczęli się rozglądać naokoło, co to się stało, kto ich tam wykolegował. W Unii Europejskiej no to nawalili w 2015 roku, no bo w zasadzie te fiasko, kiedy Merkela Engels powiedziała, że przyjmie wszystkich i wszędzie, no to doprowadziła po prostu do fali ludzi, którzy nie bardzo byli wykształceni, czy wykwalifikowani, no i przyjechali w zasadzie żyć 5 razy lepiej niż u ciebie, no ale na garnuszku podatnika niemieckiego, czy włoskiego, czy gdziekolwiek oni tam lądowali, no i ludzie zaczęli się denerwować, tak, no bo jeżeli zaczęli tracić pracę, jeżeli widzieli, że zasiłki dla tych ludzi są większe niż dla tych, którzy pracują, że bardzo wielu z nich po prostu nie pracuje, nie stara się pracować, nie stara się nauczyć języka i tak dalej, no bo ruchy społeczne były, tak, z Polski pomiędzy, powiedzmy, stanem wojennym a Magdalenką, no to wyjechało z 1,5–2 miliony ludzi, tak, że to nie ma się co dziwić, no ale Polacy, no to wylądowali, przypuszczam, że z 80–95%, no to wylądowała, pracowała, zaczęła się tam uczyć języków, jakoś się wkomponowała w te środowiska, no szczególnie, że mieli coś wspólnego, tak, mieli wspólną kulturę, wspólną mniej więcej religię chrześcijańską, wspólne zrozumienie świata europejskiego, Także jakoś się wkomponowali ci ludzie, którzy przyjechali do Niemiec, no to kompletnie inaczej, przede wszystkim kulturowo, pod względem wykształcenia i tak dalej. No i większość ludzi w 2000 roku w Europie było 8% takich partii narodowych, czyli skoncentrowanych miłość do kraju, tak? Partia taka narodowa, no to jest kocha kraj. To jest kocha kraj, kocha swoich, kocha swój naród, kocha swoje granice, kocha swoją kulturę i tak dalej. Nic w tym złego nie jest. No jest otwarty, nie jest jakimś takim faszystą, tak, no bo nie chce ścigać innych, no ale mówi, że swój kraj to jest najlepszy. No i to jest w sumie zdrowe, tak. To było 8% tylko takich narodowych i reprezentowani byli w 7 rządach. Na dzień dzisiejszy 26% jest z tych partii narodowych i oni są reprezentowani w 15 rządach europejskich. Także widać, że ludzie po prostu się budzą. Ludzie po prostu się orientują, że zostali wykolegowani. Inne takie niby demokracje jak Turcja, czy Brazylia, czy Filipiny, no to zaczęli zwracać uwagę, co mówi lud. Te populistyczne, jak mówią, że populistyczne rządy, no ale to jest po prostu ludzie, którzy wygłaszają swoje emocje, tak? W końcu jest to jakaś tam reprezentacja, demokracja reprezentacyjna, no i wybiera się kogoś, no ale ludzie na dole mają swoje zdanie. Do tego w zasadzie przyłożyła jeszcze takiego kopa ten Brexit, czyli brytyjskie exit, wyjście z Unii Europejskiej. No i jeszcze Donald Trump. Donald Trump 60 parę milionów został wybrany w 2016 roku, także że to dużo pomogło. Populiści, czyli ludzie normalni, ogólnie mają nie wierzą elitom, tak? No bo elity wychodzą zawsze i mówią, my wiemy lepiej, my wiemy, co my mówimy i tak dalej, i tak dalej. Mają wyspecjalizowaną jakąś wiadomości, no ale to nie jest bardzo często to, co jest naprawdę. Populiści w sumie nie lubią najróżniejszych instytucji, no ale wiadomo dlaczego. No, instytucje sądowe, instytucje, które mają pilnować praw jednostki, no to jednak są ukradzione przez pewne te elity, które rolują, czy wykorzystują, czy oszukują cały naród. Zastrzeżenia są takie, że narodowcy mówią, kto jest prawdziwym, powiedzmy, obywatelem. No i zawsze mówią, że czysty obywatel, no to ma tam też odpowiednie pochodzenie, narodowość, no i religię, no i że są wtedy wszyscy inni. No ale prawda jest taka, że jeżeli narodowcy by pojechali gdziekolwiek indziej, no to nie będą traktowani jako tacy sami obywatele. Także krytykowanie ludzi, że chcą bronić tych swoich tradycji, jak Bóg, honor, ojczyzna, czy tam Bóg, królowa i historia, no to nie można mieć pretensji. Jeżeli jest za dużo różnorodności, no to później zaczyna się taka Jugosławia i się zabijają nawzajem. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.